Witam Państwa, nazywam się Tomasz Chocianowski. Chciałbym zademonstrować jako trener tańca sportowego i nauczyciel tańca sportowego nową formę zajęć, którą przez przypadek udało mi się na sobie wypróbować. Witam ponownie. Przed każdym treningiem należy uczynić drobną rozgrzewkę. Ja dzisiaj wybrałem rozgrzewkę ruchową na piłce z wężykiem. Pierwsze ćwiczenie rozgrzewkowe. Ruch ramion dowolny. Im większy obszar ruchowy, tym lepiej. Oczywiście przez cały czas używamy rurki jako wspomagacza napięcia mięśniowego. Przypominam, że wciągamy powietrze nosem, a będziemy wydychać ustami. Siła i czas wydmuchiwania powietrza w zależności od możliwości danej osoby. Spróbujmy. Ćwiczenie to należałoby powtórzyć parokrotnie. Spróbujmy jeszcze raz. W każdym intensywnym ćwiczeniu należy wziąć parę spokojnych oddechów, aby zrównoważyć naturalny, swobodny oddech. Czemu ma służyć to ćwiczenie? Poza tym, że jest to ćwiczenie rozgrzewkowe, pozwala ono rozciągnąć partię obręczy barkowej, ustabilizowanie, podciągnięcie przepony, ustawienie podbrzusza i wyprostowanie pleców. Dlaczego tak, a nie inaczej? Otóż w miarę używania piłki ona zaczyna nam ustawiać miednicę w stosunku do korpusu. Przy takim anglezowaniu swobodnym, jak prawie jak na koniu, wtedy trzeba utrzymywać przez cały czas pozycję idealnie prostych pleców. Aby wykazać to, w jaki sposób można to sprawdzić i nieco utrudnić sobie zabawę. Można to robić samym workiem. Dla osób w hardkorze budujemy konstrukcję. Worek, piłka, rurka. I w tym momencie już mamy ćwiczenie dla osób zaawansowanych, którzy chcieliby sprawdzić swoją koordynację ruchową i świadomość ciała. Jak widać, czasami piłka spada, ale to o to chodzi. Prawdopodobnie pojawił się błąd napięciowy w związku z tym, że zmieniłem kierunek przemieszczania się. Pierwsza część była na mięśnie proste, drugą pozwoliłem sobie zastosować na mięśnie skośne. Nie tylko skośne brzucha, ale i też wszystkie mięśnie, które występują skośnie w obrębie obręczy barkowej i pleców. Powtórzmy sobie ćwiczenia na mięśnie skośne. Usiadamy prosto na piłce. Zwieramy żebra, podciągamy przeponę, rozciągamy podbrzusze, ściągamy powietrze nosem i robiąc bąbelki próbujemy udrożnić system ruchowy mięśni pleców i w ogóle wszystkich skośnych.
Mam nadzieję, że ćwiczenia dzisiejsze nie były zbyt trudne. Oczywiście można ten pomponik zdjąć i ćwiczyć całą czapeczką. To jest tylko i wyłącznie na świadomość ciała. Piłka pokazuje w każdym momencie, kiedy popełniałem błędy.